że pani jestem 10-tysięcznym pacjentem. 70-letnia Janina Budna jest 10-tysięcznym pacjentem zaszczepionym w jednym z największych punktów szczepień w Polsce, zorganizowanym na międzynarodowych targach poznańskich. Nigdy nie miałem takiego szczęścia. Pierwszy raz w życiu. Szczęście ogromne, bo z mężem stęsknili się za rodziną. Odwiedzić wnuki przede wszystkim, żeby synowie przyszli do mnie, bo jak przychodzili, to stali na klatkach, nie wchodzili do mieszkania. Baliśmy się po prostu. Targi w Poznaniu przypominają terminal. Dziennie szczepionych jest tu od 300 do 400 seniorów. Nasza zdolność przyrotowa to jest do 140 pacjentów na godzinę. Te zdolności są ograniczone ze względu na problemy z dostawami i ich końca nie widać. Dzisiaj firma Moderna poinformowała, że w lutym dostarczy o 25% mniej dawek szczepionek. Ministerstwo Zdrowia liczy chociaż na to, że AstraZeneca wywiąże się z obietnic. Dopuszczenie szczepionki AstraZeneca oznacza, że jeszcze w tym kwartale będziemy mieli w granicach 750 tysięcy możliwych osób do wyszczepienia. Do dzisiaj wykonano ponad 1 097 000 szczepień. Dwoma dawkami zaszczepionych jest około 180 tysięcy osób. Wśród nich Marcin Markiel, lekarz z Izby Przyjęć Szpitala w Bytomiu. Mam bardzo dobrą odpowiedź na szczepionkę. Odpowiedź była już po pierwszej dawce. Zanim został zaszczepiony, nie miał przeciwciał w organizmie. Lekarz jest uczestnikiem badania pilotażowego, które ma dać odpowiedzi na kluczowe pytania. Jak długo działa szczepionka i czy działa stale, to będzie trzeba powtarzać szczepienia. Badaniem objętych jest 500 pracowników służby zdrowia ze Śląska i Opolszczyzny. Naukowcy mają już wyniki badań osób szczepionych w pierwszych dniach szczepień grupy zero. Te wyniki są o tyle ciekawe, że są osoby, które mają bardzo wysokie miano przeciwciał, a są oczywiście osoby, które mają bardzo niskie miano przeciwciał. Podobne badania nad skutecznością szczepień prowadzone są w Stanach Zjednoczonych i w Izraelu. W tej chwili obserwujemy taki swoisty wyścig pomiędzy szczepieniami a trzecią falą zakażeń. Ostatniej doby wykryto ponad 6100 nowych przypadków. Mimo że dobowa liczba wykrywanych zakażeń spada, to ta liczba zgonów, no niestety, która powinna maleć, nie maleje. Od soboty z powodu lub przy udziale COVID-19 zmarło 1871 osób. Ostatniej doby 336. To chyba taki jest rodzaj magicznego myślenia, że jeżeli nie trafię do szpitala, to przeżyję. Trafiają za późno. Ci, którzy teraz umierają koronawirusem, zarazili się w grudniu. Na ogół to są mężczyźni z otyłością, a przez to z chorobami towarzyszącymi typu nadciśnienie, cukrzyca, niewydolność krążenia. W innych ośrodkach wygląda to podobnie. Największą śmiertelność obserwuje się u mężczyzn po 80 roku życia, dodatkowo obciążonych chorobami współistniejącymi. Częściej zgony obserwujemy wśród otyłych mężczyzn. Znacznie gorzej rokują pacjenci otyli, nawet ci młodzi. Osoba otyła dusząca się ma gorsze szanse na skuteczną wentylację. Młodsi i starsi stażem lekarze nigdy nie widzieli tylu ludzkich dramatów. Jakbyśmy byli na froncie wojny. Tyle osób duszących się i pogarszających w takim stanie i tyle zgonów nie widziałem, jak długo pracuję. W ubiegłym roku liczba wszystkich zgonów w Polsce była najwyższa od czasów II wojny światowej. Monika Zalewska, Wydarzenia.